Gdyby ktoś kiedyś miał poznać tylko jeden fragment z całego Pisma Świętego, to chciałbym, żeby poznał właśnie ten, dzisiejszą Ewangelię. Wydaje mi się, że jeżeli szczerze żyłby według niego, kierował się nim, to bardzo szybko by osiągnął świętość. Musimy sobie dzisiaj uświadomić, że największe przykazanie, które wskazuje nam Jezus, czyli żeby miłować Boga całym sobą i kochać bliźniego jak siebie samego, ma stanowić sens naszego życia i tym właśnie mamy się kierować każdego dnia. Mamy o tym myśleć przed wszystkim, co czynimy. Ciekawe wydaje mi się też to, co odpowiada nauczyciel Pisma Jezusowi. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś. Według mnie nie był do końca świadomy, że rozmawia z samym Bogiem. I nie pośrednio, ale jednak wyznaje mu miłość, ponieważ mówi, jeden jest i poza nim nie ma innego. Miłować go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. I tak samo my mamy kierować się tymi przykazaniami ze względu na Boga i kochać drugiego człowieka i być może dopiero po pewnym czasie uświadomimy sobie, że wyznaliśmy niejako Bogu miłość, bo spotkaliśmy Go w drugim człowieku, a nie byliśmy tego do końca świadomi.